Halo, halo Tomku, halo, halo Marzenko, halo, halo proszę Państwa. Dzisiaj wieje silny wiatr, bardzo trudno będzie utrzymać prostą fryzurę. Ten wiatr dał sobie znać przede wszystkim na wschodzie i na południu kraju. Pani Magda z Siemiatycz pyta mnie, czy na Podlasiu, właśnie na wschodzie kraju, dzisiaj będzie więcej niż 5 stopni. Będzie więcej, Pani Magdo. Już przed południem temperatura do 6 stopni, w centrum do maksymalnie 7, a na zachodzie nawet 8 stopni. I jest szansa na przejaśnienia. Pan Grzegorz z Gubina pisze nam o słońcu właśnie na ziemi lubuskiej. I tego słońca dziś możemy się spodziewać nie tylko na ziemi lubuskiej, także na Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, przejaśnienia na północy kraju, a w tak zwanym najcieplejszym momencie dnia dziś od 7 stopni na wschodzie do maksymalnie 10 na Dolnym Śląsku. W Małopolsce ciśnienie to 1012 hektopaskali, zatem wysokie, ale po południu w Sudetach ma zacząć padać śnieg. Dziś bez opadów, bez deszczu, za to proszę pamiętać, aby ciepło się ubrać, bo ten wiatr, który chwilami mocniej wieje, zwiększa odczucie zimna, chociaż mamy ciepłe powietrze nad Polską i kiedy nie wieje, jest naprawdę bardzo przyjemnie. I dziś właśnie takiego przedpołudnia Państwu życzę bardzo przyjemnego. I zobaczmy, co przyjemnego nas jeszcze czeka w pytaniu na śniadanie.